Ty to coś specjalnie ci powiesił, czy o co chodzi? Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku nagramy film z aplikacji Randonautica. Ja osobiście uważam, że ta aplikacja w ogóle nie działa. Jak nie działa? Co nie działa? Jak działa? Ja oglądałem, widziałem i wszystko działa. Nie, ja uważam, że ta aplikacja w ogóle nie działa, że to jest totalna ściema, ale wy nalegaliście, że... Nie, ta aplikacja nie działa, to jest totalna ściema. Właśnie działa. Nie, ja uważam, że ta aplikacja nie działa i to jest totalna ściema. Zabij Nawet mądrzejsi 12-latkowie w to nie wierzą. Zobaczysz. Dobrze, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. My pojedziemy, tak jak DJ Paukerson i reszta ludzi, którzy wierzą w tą aplikację, pojedziemy tak na to miejsce i sprawdzimy, czy ta aplikacja działa, czy Randonautica działa. Ja uważam, że ta aplikacja to jest totalna ściema, generuje byle jakie punkty na mapie, żeby po prostu zarabiać pieniążki z reklam. Nie, to jest wiadomo, nieprawda, tak to jest jak... nieprawda, nie. Oczywiście, że to jest prawda, ta aplikacja w ogóle nie działa. No ale cóż, jeżeli już zasubskrybowałeś kanał, specjalnie dla was pojedziemy na 5 wybranych miejsc przez tą aplikację i sprawdzimy, czy aplikacja może działać. Oczywiście, może być tak, że po prostu ludzie, którzy przyjadą na to miejsce, które wygeneruje nam aplikacja, bo aplikacja generuje podobne miejsca, zostawią jakieś pierdoły, nie wiem, jakieś robale, czy tam widziałem, że żonny przygód tam, komuś tam zostawili robale, typek nazywa się żonny przygód, na YouTubie zostawili mu worek robaków. Nie, oczywiście. One są serio nawiedzone, to miejsce. Nie są nawiedzone. Naprawdę są nawiedzone. Dobrze. Ale ja też tak słyszałem, że jednak są. Tam naprawdę straszy. Ja uważam, że to totalna ściema. Nie wiem, co ty uważasz, ten dredziarz. Sprawdzimy, no. Krótko. A ty, Karinka? Jak tam straszy, to ja tam nie idę. Zostanę w aucie. Ale tam ściema, jak nie wiem, nie? Ale jak co ty w ogóle tu robisz? W ogóle a co on tu w ogóle robi? No jak co, kazałeś? No przyprowadziłem go, powiedziałem, żeby przyszedł. Ja ci kazałem? Nie, ja mu kazałem. Ja też wam kazałem. Siedział sam z kamerą w łapie, mówię, wiesz, dobra, idzie z nami. Wiesz po co, no, ten kanał nie idzie. No, on mówi, ale on musi nieraz do nas przychodzić, żeby mu fame leciał. Dobra, nieważne. W każdym razie zaczynamy naszą przygodę z aplikacją Randonautica. Udowodnię wam w dzisiejszym odcinku, że ta aplikacja totalnie, ale to totalnie nie działa. Jeżeli wydarzy się coś niezwykłego, na pewno będzie to w filmie. Także 5 wybranych miejsc, zapraszam państwa do oglądania. No i co, Karinka? Klikasz? Co klikasz? Ale dopiero co wziąłem telefon. Pełne, że się zgadzasz, kliknij, już. No wszystko się zgadza. No ale to już jest, weź i się uspokój. Dobrze, dajcie. Anomalii, tak? Chcecie anomalię jakąś, dobra. Flamistą? A to po angielsku jest? No niestety, po angielsku. Dobra, wybraliście anomalię, no i cóż, trzeba teraz wybrać punkt. Wysyłamy lokalizację, wybieramy punkt, na jaki mamy się udać i zaraz no, będziemy wiedzieć. Czy to działa, nie? Jestem ciekawy w sumie. Szczerze nie wiem, jak to działa. Ja pierwszy raz w życiu to działa, słyszę o czymś takim, chyba jestem. Zobaczycie, to co, działa. Wysyłanie nie powiodło się, ponów próbę. To działa, zobaczycie, że to działa. Dobra, wygenerowało nam punkt, nie znam się na tym totalnie, power 3,6, nie wiem czy to jest dużo, radioaktywny 62 metry. No dobra, sprawdźmy, maps, gdzie to się znajduje. 7 minut stąd, drogi. Samochodem, samochodem. To co, przemieszczamy się samochodem i co, i tam niby czekają na nas jakieś atrakcje? Straszliwe, upiorne atrakcje, w których możemy znaleźć jakieś skarby? No chyba tak. I jak, Jaszczur, myślisz, że aplikacja działa? Nie, wydaje mi się, że ta aplikacja nie działa, ale jestem głodny, bym zjadł jakieś kotleta. Aha. Poczekaj, jeszcze, bo ja chyba w bagażniku mam kotlety. To dawaj, tak, ja w kieszeni. Serio, zawsze ze sobą noszę akurat do kieszeni kotlety. Masz? Tak. To weź. Dobra, to jak tam dojedziemy na miejsce, to wyciągnę. Dobra, do lokalizacji 6 minut tak naprawdę mamy, widzimy się już na miejscu, będzie strasznie. Zobaczę, Mariuszku. Ducha zobaczę. Co zobaczę? Ducha. Zobaczę. Serio są duchy. Dupę zobaczę twoją. Dupę. Ty, miejsce docelowe jest podobnież tam. Dawaj w te krzyki. Ale to jest dziwnie, nie? Ale to nie, no raczej go nie są opętani. Ale czy są? Opata, to wiarka, że cię coś zwolnia. Ja jestem ciekawy. I co, i myślisz, że tutaj będą opętane rzeczy? No ja nie sądzę, ale no dziwne. Tu będą, tu są. Sprawdźmy tak, to. Ta aplikacja działa, tu jest, naprawdę. No dobra, to wyjdźmy może. Nie, może nie. A przepraszam bardzo, bo tutaj nam pokazuje na takiej aplikacji, że tu jest gdzieś opętane miejsce. Jakie? Opętane. Nie. Nie ma? Bo tu jest tak, mamy taką grę, Randonautica się nazywa i pokazuje, że gdzieś tu jest punkt z tej gry. To nie słyszeliście? Nie. Czyli nie ma tutaj opętanych miejsc. Może są, skąd wiesz, no słuchasz się ludzi, no może są, no. Ale to pokazuje może... chyba tam. Ale gdzie miało być to miejsce opętane? Tu nic nie ma, stary. No stary, no pokazuje mi, że tu jest, czekaj. Tu, gdzieś tu. Nawet policja. O, to może jednak jest to opętane miejsce tu, co? Nawet policja jeździ obok. Nie wiem, mi się wydaje, że taka ściema jest, nie? Nawet nie ma żadnego miejsca, które by mogło być. Dobra, ja chyba nie nagrywam z tego filmu. Nie ma, to jest sam chodnik i nic więcej. Nagrywaj to, bo to jest chodnik i nic więcej tu nie ma. Zobacz te krzaki, zobacz jakie to jest. Zobacz to.
Wejdź tam i szukaj. Nie, ja to no, nie chcę. Chodź w krzaki, no poszukaj. No, no wejdź, tam może ty znajdziesz. Tam na tym się coś patrzy. Coś patrzy. To jest reklama na siebie. Dobra, jedziemy stąd. No jak, no koniec no szukania? Nie, ma stary. Nie, ja bym... Trzeba szukać, rozejrzeć, tam możemy się przejść po prostu, zobaczymy. To trzeba szukać, myślisz, że przyjdziesz nagle, zobaczysz się to i będzie? Obszar większy, musimy obadać. Tam coś się patrzyło. To działa, ja to widziałem, ja to oglądałem. Może tam trzeba wejść, może te pomieszczenie, co jest tutaj szyba, może tam, nie wiem, chowają trupów. Nie chodźcie tam. Dobra, jedziemy na inną lokalizację, ja bym wjechał poza miasto. Tak, chodźmy poza miasto, bo tam jest strasznie, bo ja to widziałem i to działa. Ratuj strasznego Jowisza. Ojoj. Nic strasznego tu nie ma. Znaleźliśmy punkt drugi, ostatni w Warszawie. Mamy ogólnie poszukać 5 punktów, które będą łącznie, bo Mariusz bardzo chce nagrywać ten odcinek to jest, jednak. Bo to działa. Dobrze, ile to jest Karinka? 9 minut. 9 minut. Co Karinka? Wskazuje na ten budynek. Na ten? Na ten, no. Ale że w środku? Idziemy? Nie no, szczerze mówiąc można mówiłem? Iść. Mówiłem, że jest strasznie. To macie teraz za swoje. Ale tam światło. A, strasznie. To jest zaworu. To nie jest straszny budynek, po prostu jest rozwalony. Tam się pali światło, czy nie? Stoi. Ja mam wrażenie, że tam po lewej góry się tam pali, chyba że tak przez... Patrz, butelka, tam jakaś, butelka tam jakaś się rozbiła. Dobra, dawajcie normalnie, wchodzimy tam. Co robisz, Dredziarz? Wjazd na chatę może zrobić. Tam nie można przejść, normalnie. No dobra, no to dawajcie. Jezu, co pierwszy, iść pierwszy. Macie jakieś światło? To jest ciemno. Bez przesady, jest jasne, ja widzę wszystko na kamerze. Praktycznie. I co, niby tutaj tak strasznie? No raczej nie. Raczej nie wiem, polemizował. Chce mi się tam chodzić po tym gruzie. Nie wiem, czy mi się chce tam wchodzić. Gruz, to jest naprawdę strasznie. Nie jest strasznie, jest dziadowsko. To idź sam. Mówiłem ci, że ta aplikacja to fake jest. Nie jest, wejdziesz, to zobaczysz i się przekonasz i już nie wyjdziesz. Ale czego ty szukasz? Już nie wrócisz. Może coś znajdziesz, może nie. Może coś będzie tam, a może coś będzie tam. Gdzie to jest Karina? Tam dalej. Nie, to... No dobrze, dawajcie. Karinka. To tu? Tak. To wygląda dziwnie. Tylko nie wiadomo, dalej? Czy piętro wyżej, czy piętro zobacz, niżej. Tam coś wisi, zobacz. Zobacz, tam coś wisi. Co wisi? Co to jest? Co wisi? Nic nie wisi tam. Strasznie, nie strasznie. Dobra, tu w ogóle nie jest strasznie. W strasznych miejscach naprawdę nie. Już, że nie robi to na mnie żadnego wrażenia. To są taśmy. Nie robi to na mnie. Dla mnie też w ogóle to wrażenie nie robi. Ale już byliśmy w tylu miejscach. Ale powiem ci, że dobre miejsce wskazało. Mimo wszystko jakby ten, no to takie nawet okej to miejsce jest. Słyszycie? Co mam słyszeć? Ty, a ty? No co, pewnie pociąg jedzie gdzieś dalej. Dobra, bez przesady. Szczury rozwalone. O Jezu, tu szczury są pozabijane. Tu są szczury pozabijane. Dobra, chodźmy w to miejsce, Karina. To dalej jeszcze? Ile jeszcze dalej? 50 metrów. No, powiem wam, że zaczęło się robić strasznie. Tu już no jest to, taki klin. To zrobiło wrażenie trochę. Powiem szczerze, że już słabo jest. To wygląda jak serio, w jakimś Outlaście, w jakiejś grze komputerowej z upiorami różnymi. Co, zbami. Dalej? Tam? No. Musimy iść przez ten korytarz? Ale zobacz, ile tu jest pomieszczeń. Karina, musimy iść przez... Tak. Boisz się? Tak. Nie idź tam. To wiem wam, że tu nie jest korytarz. Że tu jest pomieszczeń. Wszystko jest zawalone, stary. Ale naprawdę, no to zrobiło jakieś tam wrażenie na mnie. Nie powiem, że nie. Tu jest drzewo, zobacz, jak to wygląda. Jest jedno drzewko na... Cicho, zamknij się, hejter, zawsze musisz panikować. Nie, tylko to działa. No jest trochę creepy, jak w grze komputerowej. Tam chyba winda kiedyś była. Nie wiem, co tam jest. Dredziarz! Słyszeliście te krzyki? No, słyszałeś to? Gdzie to jest, Karina? To jest tam? Ja tam nie wchodzę, nie wchodź tam, nie idź tam. To jest tu? Ale co wy chcecie tam zobaczyć? Nie idźmy tu. Tam tu śpiew, tam tu śpiew. To on. Kto tam idzie? Jaszczur! To nie. Dobra, to jaszczur, dobra, to nieważne. Jak straszą, no co, wchodzimy chyba, nie? Uważajcie na dziury! Uważajcie pod nogi, bo tu jest pełno dziur i można łatwo spaść. Tu nie idź, tu nie idź. Dobra, i kto idzie? Idziesz ze mną, Dredziarz? No pójdę z tobą. Chodź, Karina! Nie no, zostaw Karinę, niech poczeka na nas. Nie idźcie. O, ale tu jest creepy. Ci powiem, że... Jezu. Dobra, chcesz się czegoś tutaj szukać? What the fuck? What the fuck? No to wygląda miejsce, w którym ktoś mógł coś ukryć, nie? Ale melinka. A ty... Uważaj na głowę, bo pajęczyny są.
Uważaj, bo jeden niewłaściwy ruch i spadasz, nie? A uwierz mi, że czy spadniesz tu, czy tam, nie utrzyma cię, to spadasz automatycznie na dół i jest katastrofa. Po co wy tu wchodzicie? Uważasz to miejsce za zaliczone, czy nie? Nie, ponieważ nie byliśmy wszędzie, ale no... Ale czy uważasz, że jest strasznie tu? No w skali tak od 1 do 10 wydaje 7. mi się, że... 6. No 7. 7 to jest taka odpowiednia ocena, jeśli chodzi o to miejsce. Wydaje mi się, że możemy stąd uciekać. Dobra, Karina, masz to miejsce? No to jest tu? Tutaj, no a nie widzisz opuszczone miejsce? No i co, wydaje ci się, że to? Zabite okna. No widzisz, że ma zabite okna. Zobacz, jakie tam wejście jest. A co ty myślisz, co tu było? Widzisz, to takie wielkie? Nie ma wejścia. Co tu mogło być tu? Nie mam pojęcia. To jest wejście. Ale dzikie to jest. Jak wejście? To wygląda jak wielka brama wjazdowa do Hogwartu. No nie pasuje tutaj, bo to jest gdzieś tam. Jak gdzieś tam? W sensie? Chyba o to chodzi. Są nowe bieżące. What the fuck? To to miejsce pokazuje? Czemu to co mówiłem? To miejsce pokazuje Karina? No tak, dokładnie to. Stać, bez kitu, mówiłem wam. Widzisz? No znicze jak znicze, tylko co one tu robią, no tu jest nie jakiś różaniec, mówiłem wam, że to jest straszne, żeby tu nie przyjeżdżali. Dlaczego ty z tą pałką teleskopową w centrum miasta jesteś? Ale dlaczego to pokazuje na znicze? No tak pokazuje, no. To jest na pewno to ale miejsce. To jest centrum miasta. No tak, są nowe ludzie tu wchodzą. Zobacz, są nowe sztuka wieżowce, a tu nagle jakby nowy wieżowiec, trochę starszy niż nowszy, ale jednak jest w miarę nowy. Ale jest opuszczony. Opuszczony. Znaczy, nie wiem, czy jest opuszczony, ale okna ma zabite. Czy odpuszczamy sobie? Nie, no jak ma okna zabite, to na pewno jest opuszczony. Odpuszczamy? Nie! Pięć nie miejsc. Tam iść. Chodzimy czy odpuszczamy? Ale jak ja mamy odpuszczam tam zejść? Gdzie tu jest? Ale to tutaj jest, chodzi o to miejsce. Ta aplikacja pokazała to miejsce, tak? Dokładnie w tym miejscu tutaj jest. Więc nie musimy wchodzić. No tak, no. I że to ma być creepy, tak? No trochę jest, no. A to też jest trochę, ale to jest bardziej i idziemy stąd, bo tu się stanie. No nie wiadomo, co tam jest w środku, jakby nie patrzeć, nie? Chodź stąd, proszę cię, chodź stąd. To jest to? To pokazuje w tamtą stronę, musi wyjść. A to nie jest przypadkiem cmentarz? Też mi się tak wydaje. Chyba tak, bo to jakieś pomniki są nagrobkowe takie, nie? No Mariusz, tutaj też byłeś? To też jest straszne miejsce. No bo ty coś? Wcześniej wiedziałeś, gdzie jest źle, a gdzie strasznie. Jak myślisz, jak odpowiada ci intuicja? No, na pewno to nie jest dobre miejsce. Dobra, idziemy tam, no nie będziemy tak się zastanawiać. Daleko, stąd? No trzeba iść tam i w lewo skręcić. Nie wiem, już po tamtych miejscach trochę mnie tak, nie wiem, dziwnie się czuję, nie? No to tak zawsze jest, no jak chodzisz po takich ruinach. No pokazuje, że tutaj, w tamtym to są groby. Groby? Tak. Ale takie zbiorowe chyba. Gwiazdki, może to są jakieś żołnierze. Ale to nie wygląda jak jakiś nagrobek. No gdzie Karina, pokaż dokładnie. Nie wiem, moim zdaniem to nie jest straszne. To wygląda, no to nie jest straszne. Cyrylicą to jest napisane. Tutaj się nie rozczytamy, co tu jest napisane. O, jaki rok w ogóle stary, pa, 944 może. Ale tu obok w ogóle nie ma, to co, to tu nic nie ma, czy jest? Na samym końcu? Ja nie chcę iść pierwsza, czemu ja mam iść pierwsza? Tam coś się świeci? Ej, tu mięściarki już przechodzą. Co tu się świeci za tym? Widzicie? Co to jest? Co to jest? Balon? Balon w czekach? Nie. What the fuck? Weź to wyjmij dredziarz. Serio? To taka aplikacja? To pewnie ktoś przyszykował specjalnie pod tą aplikację. Czemu balon ale jest? Ale to nie jest straszne, że jest balon. Wow, ale straszne, ojej. Się wystraszyłem. Okej, jest ta aplikacja. I to tutaj wskazywało? Co znalazł? Popatrz się gwiazdkę. Balona. Ja nie wiem, co to jest. Balona wskazywała. Może odłożę, żeby nie im na przeszkadzać. Na pierwszym miejscu nic, na drugim świeczki, teraz balon. Jak to jest za aplikacja? Jak to znajdzie, to niech zrobi zdjęcie, że tu było. Ale cringe. Dobra, wracamy do was. Tak naprawdę zostawili nas tutaj samych. Obstrali zbroję. Nie, mi się wydaje, że nie obstrali, tylko po prostu są tak leniwi, że nie chciało im się po prostu. Myślisz? Nie, myślę, Karina że tak. Karina to się srała. Karina się srała, ale oni się nie srali. A Mariusz taki kurde chętny był, mówi, że to prawda, ta aplikacja i w ogóle, a zostawili nas w pizdziec. No słabo, no ale co, no to lecimy dalej, bo film trzeba robić, a nie... Dobra, jak tu miejsce, ile do tego miejsca? Zaraz tu obok jest. Ile metrów? 500. I co? Że co? Że tu? Gdzieś tutaj, zaraz, to co jest? Tu, te czaki? Ale to schizowo tutaj wygląda, nie? Co? No zobacz. Ja tam nie idę, ty sam sejdź. Tam wisi coś na sznurku. Co to jest?
No mordo, co to są za jakieś flaki z kota, czy co to jest? What the fuck? Nie, ta aplikacja jest jakaś posrana, ty co to w ogóle ma być? Ty to ktoś specjalnie tu powiesił, czy o co chodzi? Co to jest? Nie, to wygląda jak coś zarżniętego, stary. Co to jest jak... Nie dotykam tego, fu. Cieknie z tego w ogóle. To jakieś świeże jest. Cieknie z tego? Całe mokre, we krwi, czy nie wiem w czym. Co ty dotknął? Do tego dotknąłeś? Nie dotknąłem, tu dotknęło mnie chcący. Ty to wygląda jakieś płuco czyjeś. Nie, no stary. Masz jeszcze drugie tu. Ale obrzydlistwo. Znaczy dookoła czego nie ma. Zobacz, co z tego cieknie. O, ta aplikacja jest nienormalna. A wiesz, co mi się wydaje? Ale na ziemi krew jest, mordo. No zobacz, co tu się dzieje w ogóle. No stary. Jak ktoś takie rzeczy szykuje do aplikacji, to ma jest powalony na łeb, nie? Nie, mi się wydaje, że ludzie po prostu, którzy wcześniej tu byli przez tą aplikację, zrobili to po prostu. No mówię, że ktoś jest posrany, ta aplikacja jest chora. To do czego, co wy robicie, ludzie? No zobacz, mięso czy... To nie, to jest mięso? To wygląda jak flaki z kogoś wycięte. Ale na tych wcześniejszych miejscach nic nie było. No właśnie nic, a to jest za grubo już. Dobra, fuu, weź, no. I co, tycniesz? Że co? Dawaj, tycnij, nie masz psychy, nie tycniesz. Trzymaj, tycnę. Dobra, to ja też tycnę. Nie, nie tycnę jednak. No nie tycaj tego! I co to jest? Fuu, nie wiem co to jest. Obrzydliwe. Nie wiem co to jest, obrzydliwe. Fuu. Ale śmierdzi. Ale z gnilizną taką wali. Stary. Dobra, i co jeszcze? Teraz pedalamy stąd, co? Nie ma więcej miejsc, tak? Czy są? Nie, no są. No jak chcesz, to możesz szukać, ale ja chyba odpuszczam. No nie, to słabe jest, stary. To ja się zaraz żygam. Tu tak śmierdzi, to wygląda tak. To wygląda jak ktoś kogoś obdarł ze skóry jakiegoś szczura i go sobie zawiesił tu. I jeszcze z tego cieknie coś. No stary, za grubo, co tu się dzieje w ogóle? Chodź stąd. A to jest centrum miasta praktycznie. Słyszysz? Centrum miasta, ale w Krzaczorach. Weź to, no, to było creepy akurat. No zobacz, jak to wygląda. Jak ja bym tu przyszedł i nie wiedział w tej aplikacji, to w ogóle bym nie wiedział, co mam myśleć. Bo teraz to jeszcze myślę, że... Jakiś debil to podłożył. Jakiś debil to podłożył, a tak jak już przyszedł? No stary, to się zesrał w gacie, że coś takiego widzi. Nie wiem, ludzie, nie róbcie czegoś centrum takiego. Centrum miasta w Krzakach, mięso, czy flaki, czy co to jest cieknące z krwi? No kurde, paranoja. Z psychole, nie, no naprawdę, nie róbcie tego, nie używajcie tej aplikacji, bo jeżeli traficie na jakiegoś psychola, to może wam się po prostu stać krzywda. W sensie, my jesteśmy tutaj w dwójkę, to jest centrum miasta i chodzimy po centrum Warszawy, ale jeżeli nie chodzicie po centrum Warszawy i jesteście sami, to nie używajcie tej aplikacji. Nie polecam, naprawdę, bo jakby ktoś się czaił w Krzakach na was, to byście mogli wy tam wisieć. Już nie idziemy nigdzie, dobra? Dobra, wracamy do domu, powiemy wam szczerze, że nie korzystacie z tej aplikacji, bo jest totalnie popieprzona. Wydaje mi się, że jakieś psychole z tego korzystają. Grube. W sensie, no to ta ostatnia rzecz, no po prostu... No nie wiem, ja bym z tego nie korzystał, jakbym miał korzystać, bo to nie wskazuje wam na opętane miejsca, tylko na miejsca, w których przyjdzie jakiś psychol, który inny używa tej aplikacji. Jeszcze wiecie, zaczaje się na was ktoś na serio i będzie was chciał okraść albo coś, bo wykorzysta aplikację i coś się stanie. Moim tak, no bo to wskazuje te to miejsca i te miejsca naprawdę są wydeptane ścieżki, są wydeptane szlaki na tych miejscach. Widać, że bo... tam ludzie łażą z tej aplikacji. Tak, ludzie z tej aplikacji cały czas tam chodzą, więc nie korzystacie z tej aplikacji, to jest popieprzone ścierwo. Powalone ścierwo, nie korzystacie z tego gówna, bo jeszcze może wam się coś stać, także no cóż, no... Nie polecam. No. Ja też nie polecam. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia państwu.